Panie prezesie, mówiąc językiem uczelnianym, oba semestry zaliczone? Zaliczone. Niełatwy sezon, ale awans do finału w Nysie, siódme miejsce. Pomimo tego, że nie mam dużego budżetu, ale mam wielkie ambicje, myślę, że wejście do play-offów i ten zwycięski mecz na koniec sezonu daje satysfakcję, więc cieszymy się, że w otoczeniu kibiców, pewnie ich widać gdzieś za moimi plecami, możemy świętować zakończenie tego sezonu i powoli przygotowywać się do kolejnego, ponieważ tylko na 3,5 miesiąca odpoczywamy, a potem znowu tutaj w tej pięknej hali będziemy mogli gościć siatkówkę kobiet w najwyższym wydaniu. Unii okrzepło w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Myślę, że okrzepło, a także wpisało się w DNA i Opola, i Opolszczyzny, ale także polskiej siatkówki, więc wierzę w to, że przez kolejne lata będziemy mogli cieszyć się siatkówką na najwyższym poziomie i z każdym sezonem kolejne cele, jakie sobie postawimy, będzie udawało nam się wykonywać. Dla Was jako działaczy oczywiście tej przerwy nie ma, bo tak naprawdę trzeba myśleć o zupełnie nowym pewnie składzie tej drużyny, którą zobaczymy już na rozpoczęcie jesienią w kolejnym sezonie. To wszystko się już dzieje, część tych zawodniczek zostanie, więc część absolutnie nie żegna się dzisiaj z Opolem. Część nowych zawodniczek, nowych twarzy. Faktycznie te wakacje nie będą zbyt długie, ale do poniedziałku odpoczywamy. Póki co odpoczynek od siatkówki, przynajmniej te kilka dni. Jeżeli miałabym porównać ubiegły sezon do tego, no to wiadomo, wynik jest lepszy. Pamiętajmy też, że zmagania w Pucharze Polski gdzieś tam się skończyły, byliśmy w Final Four, więc to jest historyczny w ogóle awans do tego turnieju, z czego się bardzo cieszymy. I poza tym, że byłyśmy siódme, co skutkuje jakby poprawieniem wyniku z ubiegłego sezonu, no to jeszcze ten Final Four, więc generalnie cały sezon na plus. Wiadomo, każdy sportowiec chce więcej i więcej. Moja opinia jest taka, że co najmniej mogłyśmy walczyć o miejsca 5-6 i ja osobiście mam trochę niedosyt i nie ukrywam tego. Nasz klub z roku na rok się rozwija. Widać to po prostu praktycznie na każdym, w każdym aspekcie. Organizacyjnym, marketingowym. Nasz sztab naprawdę gdzieś tam świetnie też pracuje. My z roku na rok stajemy się coraz lepsze. Mamy cele, które chcemy realizować, do których chcemy dążyć i fajne jest to, że stajemy się po prostu wszyscy lepsi. Jednocześnie szanując się i dbając o siebie wzajemnie. No to na koniec nie mogę Cię nie zapytać, bo jak każdy sportowiec ma marzenia i te marzenia też oczywiście związane są z tą, z przyszłością Twoją siatkarską. Czy już nam odpowiesz, jaka ona będzie po zakończonym sezonie? Nie, zdecydowanie jeszcze nie odpowiem na to pytanie w pełni. Poczekam na kluby, ale mam nadzieję, że teraz będzie chwila odpoczynku, zresetowanie się i na pewno w kolejnych sezonach, w kolejnym sezonie wrócę ze zdwojoną siłą. Czyli określenie, że jednak w Opolu. Nie powiedziałam nic nakierowującego do tych namysłów. Czyli, że energii będziesz po prostu miała więcej, niezależnie od tego, gdzie będziesz grała. Oczywiście, że tak. Moja postawa będzie na pewno lepsza, jeszcze lepsza i będę stawała się kompletniejszą zawodniczką. Ostatni mecz to chyba takie dobre określenie, panie rektorze, teraz. My myślę oczywiście i o tych wyborach na rektora, ale także i tego sezonu. To chyba takie udane i szczęśliwe zakończenie pana kadencji, także i na sportowo. Dublet. Jest dublet, czyli o 12 pierwsza bramka, o 16, o 17:30 druga bramka, czyli wygraliśmy z Kaliszem. No, mamy dodatni wynik, bilans spotkań z Kaliszem i ten mecz o 7 miejscu potwierdził naszą dominację w tej grupie. Gdybym rok temu próbował oszacować, jakie miejsce zajęlibyśmy w sezonie, to bym siódme brał w ciemno. Dzięki też pana zaparciu doszło do tego, że ta drużyna nabrała na uniwersytecie absolutnie kolorytu. Bo to jest moje dziecko, ja tę drużynę zbudowałem od podstaw właściwie, czyli przejąłem to Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki w 2016 roku. Dobra polityka transferowa, dobry trener. To przecież świadczy, że Nikola zostaje z nami na kolejny sezon. To już będzie dla niego który? Czwarty sezon. Co jest rzadkością, taka stabilizacja na ławce trenerskiej w Taurnicy. Jednego, co nam brakuje, no takiego tytularnego sponsora, czy donatora, który by położył pieniądze na stół i powiedział, to jest fajny klub, dobrze pokładany. I gracie o medale. I to gramy o medal, prawda? Ale nie zagramy dzisiaj ani z Polisami, ani z UKS-em, ani z Wolpersem, prawda? Bo to jest zupełnie
i do poziom finansowy. My tego nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Kilka sezonów spowodowało, że w krajobrazie sportu opolskiego bardzo mocno zaistniała żeńska siatkówka. Uniopole. Pojawiły się Uniopole. Do tej pory był tylko Zaksa Kędzierzyn-Kośno, potem pojawiła się Nysa. Teraz jest Uniopole i proszę zauważyć, że mówi się o Opolu właśnie głównie pod kątem Uniopole drużyny siatkarskiej. Z tego się bardzo cieszę. Widzę uśmiech na twarzy. Co czasem widziałem twoją złość parkietową, ale chyba teraz to wszystko chyba zostało wynagrodzone, Julia. Zdecydowanie tak. Teraz wszystko mogło zejść ze mnie. Trzeba się cieszyć. 7 miejsce MVP dzisiaj, więc nie ma powodów do smutku. No właśnie, jakbyś podsumowała ten sezon? Sezon taki sinusoidalny, ale gdyby ktoś powiedział przed sezonem Unii będzie na 7, to co, kupiłabyś czy nie? Myślę, że wzięłabym w ciemno, bo ja sobie przed sezonem mówiłam, że zagramy w playoffach. I myślę, że na pewno trzeba się cieszyć z tego 7 miejsca. No właśnie, chciałem z tobą porozmawiać o tym aspekcie sportowym, bo duże wydarzenie i dla ciebie, i myślę o powołaniu do kadry, i myślę o tym, że miałaś nowe koleżanki, zwłaszcza w tej grze ofensywnej. To też chyba dla ciebie był taki niezwykle ważny sezon pod względem sportowym. Dla mnie to było trochę na głęboką wodę, bo 2 lata w Rzeszowie tak naprawdę nie prowadziłam zespołu na dłuższą metę. Ale założyłam sobie, że powoli do przodu w tym sezonie i wyszło chyba bardzo dobrze. No to na koniec zapytam teraz twoje plany, najbliższa chwila odpoczynku i co? Myślenie o Opolu, czy raczej już, jeśli chodzi o sprawy kontraktowe, to będzie inny klub? To jeszcze będzie Opole w przyszłym sezonie, także widzimy się za rok. A na razie czekam, aż się skończą marketingowe sprawy i potem będę myśleć, mam nadzieję, reprezentacją. No właśnie, to jest też chyba takie dla młodej zawodniczki no wyróżnienie, kiedy dowiadujesz się o tym, że jest szansa no, nawet na bycie z tą reprezentacją. To też jest dla każdego sportowca chyba olbrzymie, mocniejsze bicie serca. Dla mnie to jest moje marzenie tak naprawdę od bycia małą dziewczynką i nawet dostanie koszulki treningowej z flagą na piersi, to dla mnie będzie duże osiągnięcie. Thank you.